Siema wszystkim, z tej strony Dzika Farma. Jak widać, troszeczkę zmieniliśmy grę. Troszkę nas nie było niestety. No różne sytuacje wyszły w życiu, tak więc czas wrócić do tego, co tworzyliśmy wtedy. Dzisiaj zaczynamy troszeczkę z inną grą. Nie jest to Farming Simulator 22, tylko SnowRunner, czyli następna wersja Mudrunnera. Jeżeli ktoś kojarzy grę Mudrunner, to polecamy SnowRunnera. My już troszeczkę tutaj w tej grze działaliśmy, a tak w ogóle na pokładzie jest Anna i Yogi. Siema. Siema, siema. I jak ktoś kojarzy grę, no to wie, jak się poruszać już. Czyli mapa ogólna, co wchodzimy, gdzie wchodzimy, jak jeżdżymy, jeżeli nie, no to gra jest stworzona w ten sposób, że mamy jakby konkretne regiony i według tych regionów mamy konkretne mapy. Są oczywiście dodatki DLC, do których jeszcze nie doszliśmy, a to powiedzmy już w następnych miesiącach, ale wszystko po kolei, tak? Tak jak widać, my zaczęliśmy na Ameryka Północna i to jest okręg Michigan. W Michiganie mamy, proszę Państwa, jak widać, cztery różne mapy. Czarna Rzeka, Zapora Smithville, Wyspowe Jezioro oraz Wyspy Drummond. Te dwie ostatnie pozycje, jak widać, są jeszcze zablokowane, tak? Z tego względu, że żadnych zadań jeszcze nie wykonywaliśmy na tych mapach, tak więc nie są one odsłonięte. Stricte mamy tylko dwie odsłonięte, bo na tych zaczęliśmy troszeczkę grać. Czarna Rzeka i Zapora Smithville. Obecnie znajdujemy się na Czarnej Rzece. Mapa wygląda ogólnie w ten sposób, troszeczkę powiększymy. Czyli dość ciekawie, można sobie ładnie, pięknie tutaj obracać, kto co jak lubi. No. I gdzie jedziemy? Teraz? Teraz. A do to tartaku. Zobacz, jakie zadanie mamy. Do tartaku. Nie do tartaku. Nie do tartaku. Punkt. No. Kto co powiem? Punkt tartaczny. No to jedziemy. Kto prowadzi? To zostało prowadź. Nam. No ten z kolczykami niech może prowadzi. No wcale, że nie. Ja się wstydzę. No pokaż, jak te twoje łańcuchy prowadzą. No, tak jak widać, tutaj mamy wybór zadań. Mamy kontrakty i zadania, tak? Zadania i kontrakty. Kontrakty wykonujemy sobie kolejno. W zależności jakby od rodzaju kontraktu. Obecnie jesteśmy w trakcie, bo już zaczęliśmy troszeczkę działać. Jedziemy sobie po... Już będę trąbić. W sumie to jest kwestia. Gdzie my jedziemy potem? Czekaj, my jedziemy do... Punkt tartaczny. Tak. Dobra, to czekaj. Zrobimy... To kto prowadzi? Ja prowadzę. A, już ustawiałeś mapę? Tak. Dobra. To wychodzimy z tego. Ja go odpalam. I lecimy. Ej, poczekaj na mnie. No czekamy. Jedziemy na razie po średnie kłody razy 3. Prawy górny róg, jak widzicie na mapie. Ale się rozpadało. Mamy po prostu. Co zrobić, gdzie zrobić, jak wykonać, tak? A deszczyk pada, jest ciekawy. Byśmy już stali? Jedziemy. Bo deszczyk pada i troszeczkę może się to zmienić. Śmina dziku. No tak, postała. Ja idę boczkiem, zmieścisz się, nie gadaj. Tu już posrany kamień gdzieś taki. Jadzia, zwolnij troszkę. Okej.
Kam? Każdy ma swoje ciężarówki, każdy na swoje ciężarówka pracuje. Jak widać, fakt, no gra jest troszeczkę różni się w stosunku do farminga. No jest inna tematyka, to jest raz, dwa, jest inna mechanika gleby i to widać bardzo. Myślę, że w trakcie gry naszej zobaczycie, jak to wygląda w tej grze. Naprawdę daje dużo do myślenia. Czasami trzeba się skupić nawet, jak gramy, w jaki sposób, jak pojechać. Strasznie wymagająca, można powiedzieć. Zgadza się. No po prostu daje troszeczkę do myślenia, tak? No. Ale to jest plus duży tej gry. Tak więc autorom bardzo się to udało, bym powiedział. Ej, no poczekajcie. Ale żeście wydarli. Ja się jeszcze tankowałam. Ja też. No ja jeszcze nie. A ty się dopiero tankujesz, nie kłam. Ja się pitulam z dźwigiem i z przyczepą. Dydu, no. A tak szczerze, to po co? Przecież mogłeś też zrobić go na ten. No nie, w zadaniu to już Antka się pytała o to. W zadaniu było opisane, że wymóg jest, że jeden z pojazdów musi posiadać ten żuraw, tak? Do załadunku płód. Okej. Tak więc spadło na mnie. Jedziemy w tym momencie po 3 razy średnie kłody, które później będziemy wieźć do magazynu miejskiego. Oho. Co tam, jedziecie? Tak. No, jest tak to można nasze by powiedzieć. Drugie podejście do tego zadania. Ale to, co wczoraj zrobiliśmy, to nam się jakby zapisało. Tak. Nie zaczynamy tego od nowa. Zgadza się. Czyli to, co zawiozłem, te duże jedno jest. Tak. Jest, tak. To dobrze, to tylko 3 i 2 razy te duże, bo tam jeszcze chyba też było 3 razy jeszcze było. Tak, bo 3 średnie zawieźliśmy wczoraj. No i teraz zostały nam jeszcze 3 średnie i 2 długie, bo to jedno zaliczyło ci. Mhm. To tam trąbi. Łańcuszek z tyłu. Łańcuszek? To ja trąbię. No gra jest wymagająca, to jest fajne. Ale przez to jest ciekawa. Ciekawa, interesująca. Ucząca pokory. No, to strasznie. To na pewno. Oj. Jest dużo kamieni. Mhm. Oj, ktoś rogatki zniszczył. I popo na... i silnik. Co to za przestój? Właśnie skończyłem silnik. Przestojem? No chyba nie. No nie, no raptownym hamowaniem waszym. Ja se... tak nie, se. Ja tu poślizg wpadam. Oj tam. No tu jest troszeczkę taki diabeł, że przy tej wersji pojazdu i z tym żurawiem nie mogę sobie tyłu obciążyć, bo jakbym dociążył tył, on by tak mi się nie ślizgał, bo przez to, że on się ślizga, to tutaj praktycznie mam tylko napęd na 4 koła, tak? A nie na 8. No ale cóż, takie zadanie. Zadania są naprawdę różne, zróżnicowane. Czasami jest tak, że jeździmy 3 samochodami, a jeden tylko wykonuje zadanie, tak? 2 są asekuracyjne. Nie jest tak? No ale tutaj o to, co robimy, samemu chcieć zrobić, to kurczę, trza czasu. No szczerze mówiąc, powiem tak, jakbym sam grał, nie wiem, czy by mi się chciało, tak? Natomiast jeżeli o taką gramy we trójkę czy coś,
czy nawet we dwójkę, no to jednak jest inaczej, powiem wam, bo w pojedynku... Łatwiej, no, łatwiej. Tak, tak. Bo jednak są dwa samochody i zawsze jakoś coś się uda wykaraskać, tak? A tak troszkę z innej beczki. Ciekawe, jakby autorzy farminga wykorzystali tą mechanikę gleby u siebie. Co by było? Jak sądzicie? Jakie by? Oj, nie wiem, nie wiem. Średnie kłody bierzemy. No, tylko... Dziczek innych nie weźmie, tak? Nie, bo ładowałem to na platformę. A nie na samo... Podjeżdżamy sobie tutaj. Tylko trochę takie to jest mylne, bo zobacz, masz 3 razy średnie kłody, a tu masz całą przyczepę. Jest ich więcej, a zalicza ci jako jedno, nie? Znaczy tak, ale to wychodzi. To nie chodzi o. Oho. Ja nie chcę nic mówić. Ale? Zakopałem się. Mhm. Zaraz będziemy cię wyciągać. Ja się zastanawiam, którędy będziemy jechać. Górą, dołem. Odpepiaj się. Przez tą rzekę damy radę przejechać? Dobra, nie dam rady. Tam. Górą mi się wydaje, że. Nie. Że nie. Nie, to jest ta rzeka, co ja wtedy utknąłem z tym dużym tym. Aha, no to nie. Czepiłeś się? Tak, ale wiesz co? Próbuj. No, jak już widzowie zauważyliście, jest bardzo łatwo się zakopać. Tak. Tak więc jak wspomnieliśmy o mechanice gleby, tutaj jest na bardzo zaawansowanym poziomie, można by rzec. Ja bym jechał przez miasto naokoło, dłużej to zajmie. Ważne, żeby była prostsza droga. A jak się walimy tam na ten, to no najgorszy szybciej byłoby górą, nie? Ale... No to jak? Jedziemy do Ołem. To prowadź tam. No jedziemy. Dziczek, ty ruszaj przede mną. Ja niestety jadę z tyłu, bo będę przymulał. Mimo, że sam sobie bandit jest fajną ciężarówką. Ańczka, stoisz? Wiem. Bo jakiś duży łuk zrobiłam. Nie ma żadnego przekazu informacji, no. No to nie widzicie, co robię. Dziczek, nie widzisz, że Anika ja nie staje? Miałem problemu, ja stałem, czekałem. No tylko, tylko ty tam się awanturujesz na samym końcu kolejki, ja nie wiem. No bo ja mam tu ciężko, no. My też. Wcale, że nie, widzicie jak czołgi małe dwa. Dzieciak nawet przód podnosi! Nowa ciężarówka, nowy silnik. Nie spałachany jeszcze, to wiesz, ciągnie. Turbo dostaje. Tak. Dobra, kamerkę zmieniłem. Tak to właśnie wygląda w środku. Tutaj spoglądamy sobie w lewą stronę z kabiny. O-o. Tu spoglądamy w prawo. Ciężarówka jest dość obszerna, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, jak się dobra, jedzie. Dobra, dobra, spokojnie, chyba będę... Nie, dobra, idzie, idzie. Wcale, że nie idziesz, ja idę. No i stanąłem przez ciebie. Jedziesz, chłopak, jedziesz. Babiutkie koła mam jeszcze. Dobra, tak to wygląda. Proszę tam poczekać na mnie. Lewy dolny róg. Jest pokazane w grze. Jedziemy? Jedziemy, jedziemy. Ale czekajcie, no. Czeka, jeszcze nie wyszedł. Jak ty wyglądasz z tą magułą tam. Ty, no dobra, nie mogę wyjść. Dobra. To na razie prawy dolny róg. Skrzynia biegów. A to jest automat. Ale to jest... Low, czyli niskie biegi. N neutralny. R to reverse.
Przepraszam, czkawka mi zapała. Dziwnie. Już jadę za wami. Pędzę jak wiatr. To zwolnij. Gdzie mam dzwonić? Zwolnij. A, dobra, nie słyszałem. My cię zbierać nie będziemy. Przynajmniej fajnie trąbi. Lepiej niż w farmingu. Ale to nic. Do farminga też wrócimy, też będziemy grać, tak więc spokojnie. Drodzy widzowie, troszeczkę powiększymy nasz zasób gier. Tak, tak, coś nowego na nowy sezon. Tak jest. Nowy rok. Tak. Nowimy. New Dzika Farma. Mogę tu trzeba zwolnić chyba. Ja idę pod góry, ja nic nie zwalniam, ja przyspieszam. Ej, co wy robicie? Bo mną tu też nie było. Uskuteczniamy. Ja tu muszę zwolnić. Dobra, to ja czekam, bo przepycham dzika do góry, no. No, ja sobie na low wezmę. W zależności jak sobie jeździć, czy najeździć na kierownicy, czy na klawiatura mysz. To sobie ustawiacie i ogień. I możemy przyspieszyć na automatyczną skrzynię i ogień. Anczka, poczekaj no. Czekam. Wydarłaś do przodu. No bo każecie mi się zawijać tam, no to się zawijam. No ja tak nie przyspieszę jak wy. A mógłbyś. Poczekaj. Dobra, jedźcie, jedźcie, nie hamuj tam. No. Się zdecyduj. No to. To nie jest osobówka. Ciągnikiem ja w miejscu stanę, a tym to już nie stanę w miejscu. Jak mam, nie wiem, 20 stąd z tyłu na pace. Łęczny zaciągnij. A nie, ty mnie nie cwaniakuj, dobra? Wiesz, jak mnie zarzucę na wszystkie strony nim? O, dzięki, jeszcze przyhamował celowo. O, jeszcze silnik uszkodziłem. Jak walisz w kłodę. Dobra. Jedziemy, oni się coś tu kublają. Kublam się i ja. Zobacz, jak to wygląda. Widać, że ma ciężko. A idzie jak czoł. Taki mały brzdąc. Daleka droga jest przed nami. Daleka. Jakby coś moglibyśmy zahaczyć o stację, wiecie? Ja mam 70 litrów. To mamy po drodze. A tu już stacja jest. Zajedźmy, ja muszę zajechać, by go dotankować. A co fajne, że my za paliwko nie płacimy. Nie, chyba się coś płaci. Nie, nie płacisz nic. To jest raz, że nie płacisz, a dwa, te widoki, to słoneczko, zobaczcie, jak to wygląda. Oj, no dobra, teraz lepiej. No przepięknie się prezentuje. Dobra, zajdziemy na stację. Swoją bestią, tankujemy paliwko i lecimy. Ale tutaj uważajcie, bo to są moje wczorajsze kłody, które zgubiłam. Spokojnie, po drodze jest moja przyczepa, która leży odwrócona. Tak więc nie jesteś sama. Mankament gry, a może i nie mankament, ciężarówkę może scholować do garażu. Niestety przyczepy nie scholujesz. Przyczepę musisz samemu sobie odebrać. Motyw trochę słaby. No szkoda, że nie ma takiej opcji, bo przyczepę możesz kupić, tak? Czyli jest jakieś miejsce, gdzie kupujesz, tak? No ale stricte
Mogło być tak, że można by było holować wszczepy. A nie tylko ciężarówki. Co jest? Nic, musiałam sprawdzić mapę. Dobra, włączyłem światełko, czy jeszcze nie? A, dobra, już włączę. Jeden i obie. Powiem tak, póki idę pod górę, to idzie dobrze, bo nie wariuje mi ciągnik, ale jak już schodzę ze z góry, to niestety jest różowo. Dobra, jedziemy, pewne skupienie. Bo ta gra niestety nie wybacza błędów. No, można się szybko wywrócić. A tu z prawej strony fajna przyczepka. Chyba z płytami betonowymi, jak się nie mylę. Nie, tam chyba pustaki są. Tak? Czy płyty betonowe? Nie, płyty nie, betonowe, pustaki. Bo tutaj było te zalewy. Słup tam leżał. To tam pustaki i coś jeszcze szło. O, stoi. O, ja przyczepam pewnie z lewej strony. No. Tak, a tu jest moja przyczepka, którą postawiłem. A w momencie. Nie żeby z boku, tylko na środku, żeby każdy widział, nie? Prawda, bo stoi z lewej strony ulicy, czyli z boku. No i nie powiedziałem, że stoi na poboczu. Nie powiedziałem tego. Jadę, nie spoglądaj. Jadę przez most. A, tutaj jaka rzeczka płynie. To woda odszaczka. Mokra chyba, ale mogę się malić. A to nie ma kaczki dziwaczki? Nie ma. Nemo? Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie wykonać jedno z zadań. A później ty, Anczka, przerobisz się na długie kłody? Coś pomyślę. Może to trzeba będzie zmienić ciężarówkę. Albo ciężarówkę, no. Mhm. Tu był zjazd do tartaku wcześniej. A gdzie ty jedziesz? Ty jedź prosto. Gdzie ty jedziesz? Do magazynu miejskiego. My do magazynu jedziemy. A, dobra, nie było pytania. Czekaj moment, bo coś tu mi nie pasi. Jedziemy prosto. Tam jest paje. Taki... Ja też. Stoj. Przejdziemy tamtędy? Tak, tylko tam jest taki dół w wodzie, taka wyrwa. Ale spokojnie, damy radę. To dobra. Okay. Najwyżej na L przerzućcie, żeby wam silnika nie uszkodziło. Na low. Bo to, że są te barierki, to tam palicho. Wow. No chciałeś low, to jest low. Ale low nie jest low. No co ja ci zrobię, że to ma slow? Co jest? Stoję. Dobra. Bliżej słupów się trzymajcie. Bo tu jest strasznie ciężki podjazd. Przynajmniej dla mnie. Nie, ja idę póki co. Idę jak żuczek, lewo, prawo. Tak już będziesz wyjeżdżał. Proszę bardzo, już wyjechałem. Tankowanie w locie. Ważna rzecz. Macie możliwość, tankujcie zawsze, wszędzie. Nieważne, gdzie jedziecie, jak daleko, zawsze tankujcie. Bo paliwo jest jednak cenne. O, chyba że ktoś ma dodatkowe zbiorniki, już tak zrobiono ciężarówkę, ale... Oj no, to swoja droga, tak? To kwestia modyfikacji, tak? Żebyśmy weszli w ustawienia do stosu, no nie, to... Nie wszystkie mają też. Właśnie. To też jest kwestia, że nie każda ciężarówka ma to. O, hamujecie! Czego nigdy nie mówicie? To chyba za tym budynkiem jest, nie? Minęłaś. To jest... Nie, no dobra, skręć lewo. W lewo skręć. Poczekajcie. Widzicie, widzowie, jak mnie obraca. Wystarczy delikatnie zahamować. I stoję bokiem. Z łańcuchy założę.
To nie chodzi o łańcuchy, tylko że paki nie ma z tyłu. On ma dupę lekką. Dobra, ja już. O, tu jakaś przepa następna stoi. Czekaj. Co, postresujemy dzika trochę, co? Dobra. Kurde, nie to, co ja robię. Nie mogę tego słodo ściągnąć. No, ciśnij C. Zarządzanie ładunkiem. I musisz mieć F. No nie mam. No ja już zdjąłem. Pocofnij się. Może za daleko podjechałeś? No. Może niepotrzebnie się... Bo to ciężarówka musi być w tym polu. Nie przyczepa. Ale on nie ma przyczepy. On ma tylko ciągnik. A no? On ma tak jak ty. Mhm. Ej, no nowy szkilakier, no panie! Halo! No. Nie chcę nic mówić, ale słyszę jakieś dźwięki. Jakaś muzyka? Może z baru obok. Nie wiem, ale coś dziwnego. Grube. Nie wiem, nie mogę tego ściągnąć. A masz C? Mam C, to ładuję mi, żeby ładunek ładować. Niemożliwe. Przesiądź się do mojej ciężarówki. Okay. Jopi, właśnie stoimy. No, na tym ta gra polega, że to nie jest tak łatwo i proste jak farming. To jest teraz przede mną. Jo. Poszło? Coś źle robiłeś. Poszło. A mówiłem, nie pij tyle wody. Jo, byłaś. Próbujemy górą przez tą rzekę na pusto, czy pas? Nie, to jest głupi pomysł, ta trasa nie A była A nie, zła. Bo i tak musimy się tam pozmieniać. No tak, tak. Musimy do garażu ja podjechać. Ja bym się proponował skolować. No nie, nie holuj ta się, jedź ta se. No jedź, Ańczka, czego stoisz? Bo nie wiem, gdzie mam jechać. Brawo! Teraz jadę, cwaniaki oba. To prowadźcie. Czy byłby ktoś w stanie się podczepić pod przyczepę? Jako przyczepę. Tą, co jest po drodze. A po co ci mam? Leszcz. No bo mam dwie przyczepy, a gdyby mi są niepotrzebne. Czemuś mnie zrzucił z drogi? O nie. Widzę dzika. Ja w rowie siedzę. Właśnie widziałem. Niebezpieczny stan wody. Uważajcie na to. Bo możecie zalać silnik. Następuje awaria silnika. Silnik gaśnie i pojazdu nie ruszycie. Czyli zoom. A tam luła i poszedł. Dziańczko. Jadę. Coś kuślawo jedziesz. Mówiłem, nie pij tyle, nie pij wody. On na asfalcie się strasznie ślizga. Tak. Jakie opony masz? Opon, właśnie. Mhm. Tak, czy mi się wydaje, że na każdej będzie się ślizgał. No. Nie.
Drodzy widzowie, był pierwszy poślizg w moim wykonaniu. A co, to przyczepę chcesz zabierać, czy co? Tak, no ją trzeba skolować. Ta możliwość się podczepienia i do garażu skolowania. Ja to się na czymś zawiesiłem. Spróbuję. O! Nie, nie, nie! A i silnik zgas. Halo, halo, bo możecie? Zaraz, moment. Dziczek. Moment. No. Dziko, w coś przygrzał, aż to słyszałam. Nie, to skrzynia biegów. To skrzynia biegów. Tak więc widzicie, że bardzo łatwo jest wyrzucić pojazd. Ja leżę sobie boczkiem. Tak to wygląda od środka. Dobrze, że wody nie ma. Bo też już się topiłem. Dobra, okej. Czemu żeś się odczepił? Ja się nie odczepiłem. Dziko mnie podczepił. Dobra, dziękuję. To jest fajne w tym pojeździe. To można przywalić w drzewo, jak go ktoś podniesie, nie? Tak jest. I jak, uda wam się wziąć tą przyczepę? Tak. O, to zawaliście. Próbuj brać duży łuk, chyba że wycofasz. Tak, trzeba je holować do tego. No do garażu musimy holować. Jedno można sprzedać. Obie kupiłam. Tak szczerze, jedną to można... Nie, obie, jedną kupiłaś. Jedną ja kupiłem. Komciuszko. No dobra. Trendy, prowadźcie. No to dziko nie prowadzi. Jakbyśmy do tyłu pojechała, dałabyś radę, to byśmy byli krótszo drogo. A, że tędy dołem. Upknęłam. No, fajnie by było. Ale ja się nie wygrzebię już teraz stąd. Czego, Ar? Podczep się i wyciągaj je. A co już na ten? Przyczepę za bandą mam. Nie, dawaj. Idzie. Wyszły. Dobra. Okej. Ale ja nie wykręcę, nie dam rady. Czego? Spróbuj boczkiem o tamtędy lecieć, po lewej stronie. To chyba, że będziesz do góry se leciała. Górą. Oj, nie wiem, czy tak się złamiesz. Uciekaj w lewo teraz. Za słupem, omiń słup w lewo. I teraz w lewo dawaj. A czekaj. Czekaj. Ja zabieram przyczepę. Przyczepa mi się zblokowała. Stój, nic nie rusz. Nic nie rusz. Dobra, później wam widzowie wytłumaczymy. Na razie mamy... No, powiem ci, że zsuwam ją, ale nie mogę. Spróbuj właśnie ją uderzyć. Próbuj, jeszcze. Idzie coś, próbuję. Próbujemy. To jeszcze? No ja nie ruszę. Sam się skinowałem. Chwilowo. Jak już dasz radę? Nie wiem. Czekaj. Stój. Daj do tyłu. Niech dzieciaki właśnie wypchają. Poczekaj. To tam jest słup jest. Ale teraz chyba powinna pójść już. Oj, zahaczyła się. No dobra, a teraz już pojedzie. Dobra, dziku, prowadź. Bo ty w sumie jesteś taki najbardziej teraz leciutki. Zaczepiła się. O, dobra. Nie, idzie ci ładnie. No, jak widzicie to... Jak nie kijem, to młotkiem. Gra jest ciekawa, jak widać. Nie można się nudzić. Nie możesz się rozpraszać za bardzo. Czyli przy okazji na przykład ulubionego serialu oglądać. Bo się nie. Ciężki temat.
O, czemu zahamowaliście? Mieli państwo. Ciężko mi. Cofnąć się? Nie. Ciężko ci? Mhm. Ona nie ma napędu? Nic? Ma. Tylny. A. Ale po słupach, po latarniach i poszło. Czyli wyciągarka. No. To jest kolejna fajna rzecz w tej grze. Każdy jej na pewno używał, jeżeli grał w tą grę, albo we wcześniejszą wersję. Wyciągarka jest bardzo pomocna. Są różne rodzaje, w zależności od rodzaju pojazdu, ale to z czasem wam pokażemy wszystko po kolei, tak? Nie wszystko od razu. Czyż nie? To jest. Szybko idzie. No tu będzie woda przed nami, także... Pajorko duże? Nie. Wstrzyma... A nie, przejdzie. Proszę cię. Idziemy jak burza. No i tak to wyglądają nasze składy piękne. Na drewno. To sumie... I tak to jest, jak się nie trafia w bramę. To już u nas, to już nasza ta? Tak. Ta. A, spoko. To w sumie na upartego ja bym Anczka tych szyb nie sprzedawał. Zostawił je. Bo zobaczcie. W tym momencie już na te wszczepy ładujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy średnie kłody. A. Nie pięć, cztery, bo u mnie jeden, u dzika jeden i u ciebie dwa razy. Ja z pustymi ledwo jechałam. No to dobra, to ja sprzedam szczepę, ty zostaw swoją. Ale ty masz moją, nie wiem czy ty sprzedasz ją. No właśnie. Wpój? V. Mogą szczepę. Zcepkę odłączyłem. I taki szybciutki instruktaż, drodzy widzowie. Bardzo łatwo jest uszkodzić w pojazd. Stoj. Mamy coś takiego, że naciskamy V, z lewej strony pojawia się nam dodatkowe okienko i tu możemy wszystko zrobić. Te punkciki białe, które widzicie, to już pewnie zauważyliście, że używaliśmy wyciągarek, tak? To są miejsca zaczepień wyciągarki. Każdy pojazd ma to inaczej usytuowane. Może być więcej, może być mniej. I teraz tak, idąc od góry, wyłącz silnik, no to wiadomo, zmień pojazd. No to możemy się przenieść w pojeździe, tak? Holuj. No to cię holuje do garażu, czyli od razu lądujesz w garażu. Włącz sygnalizatory, jak ktoś sobie to wciśnie na przykład, tak? No to działają koguty. Fajnie to wygląda. Zatankuj. W naszej wersji, na przykład w mojej, w Bandicie, to mam dodatkowe zbiorniki na górze z paliwem, te zielone, jak widać, co pozwalają na zatankowanie dodatkowe pojazdu. Napraw, no to jeżeli masz akcesoria do naprawy pojazdu, czyli ta skrzynia, to możesz sobie naprawić. Pojazd masz nieuszkodzony. No i przy okazji dochodzi jeszcze obsługa żurawia i kotwice boczne, tak? Czyli jeżeli byśmy używali żurawia. Co na pewno się zdarzy nieraz. Dobra, chowamy kotwicę. Ja się scholuję, żeby się zatankować. I tak wygląda menu garażu. Czyli dostosuj. To tutaj możemy sobie wszystko wybierać odnośnie ciężarówki. Tak jak widać, czyli silnik, skrzynia, zawieszenie, opony, wyciągarka. Snorkel. To jest filtr powietrza, a w sensie zabudowa jego.
I rama to są dodatki, które możemy zmieniać, tak? Ja mam żuraw do zakładania kłód LP4. Dziczek i Ańćka mieli co? Co mieliście? Była przyczepa do średnich kłód, naczepa, czy jakoś to. No, coś takiego. No to jest, zresztą widzicie sami, tak? To jest dużo opcji, że jest wysokie siodło, niskie siodło, cysterna i tak dalej, i tak dalej. Druga opcja to jest magazyn ciężarówek, czyli to, co zebraliście do tej pory. Wcale nie musi być tyle, jeżeli macie jakieś dodatki, kupujecie w dodatkach. Oczywiście są w dodatkach. Są różne pojazdy. Wszystkie przyczepy można sobie pozbierać na mapie, tylko no, trzeba je sobie odholować w dane miejsce, nie? Dosłownie. Dosłownie. Trzecia opcja to jest sklep z pojazdami, tak? I w sklepie z pojazdami już no wybieracie sobie pojazdy, nie wiem, jeżeli macie w prawym górnym rogu pokazana jest ilość gotówki waszej, tak? Jeżeli pozwala wam na zakup nowego auta o lepszych parametrach niż do tych, co macie, no to śmiało. Bo to też trzeba zwracać uwagę, powiedzmy, no, na te parametry, tak? Czyli moc, trwałość, zużycie paliwa, pojemność paliwa, bo to też jest istotne. Jeden pojazd ma 300 litry, jeden 360, a drugi może mieć 200 i... No ale jest paliwożerny, czy coś takiego. Dosłownie. Tak jak dziczek ma ciężarówkę, co ciężarówka chłonie mu paliwo, jak my powietrze. No ale idzie jak głupia. No, coś za coś. I ostatnia opcja to jest opuść garaż, czyli wychodzisz do... Tutaj jakby do przedgaraż, tak? Ja bym zrobił jeszcze jedną rzecz, jak przyciśnięcie M. Mam taki sam zestaw, to o to chodziło? Tak. Okej, dobra. O. Fajny właśnie. Plusik, że możemy przyspieszyć sobie czas, tak? Nie musimy wcale czekać na cykliczny czas, że do tego momentu musimy czekać, aż to po prostu... Chyba, że się robi misje czasowe, bo tam co też takie misje na czas. Zgadza się. No i tak wyglądamy z przodu, bardzo ładnie, pięknie. Czy rumboraski. Tutaj mamy dziczek przystosowany do długich kłód, Ańćka do długich kłód przystosowany, a ja jadę jako asekuracja plus załadunek kłód w teorii. Dobra. No to jedź, prowadź. O, ja mapki. A dobra, albo skręcamy w prawo chyba, prawda? Mhm. No to jedźcie. A, tak jak jechaliśmy wtedy chyba. Albo dobra, jadę. Bo z powrotem jedziemy do tego punktu tartecznego. Czekaj, to skręcamy w prawo. Teraz szybcy wściekli drifting. No wy się tak szybko widzę nie łamiecie. Ale fajnie to wygląda. Tak jak kiedyś te Pragi, za dzieciństwo pamiętam. Identyko pojazdy. Potwory z długimi masztami i jeszcze na końcu coś jeszcze było, ciągnęło się za nimi. To samo jest u was teraz. Dobra, dawaj, poczym się pode mnie. Kto jest za mną? Ańćka? Ja. To się podczepiaj. Ja już na zgórku jestem, to przetargam. Jedziemy. No i na tym polega ta gra. No, jak się gra samemu, to trzeba korzystać z jakichś innych rzeczy. Wtedy każde drewienko ratuje życie. Jak tam dziczek? Czekaj, na razie to. Idzie. Dobra, idzie. Idzie. Dobra, lecimy. Targa na lewo i prawo. Ale no tutaj idzie. Dopiero my przyczepność będziemy mieli, jak te kłody założymy, bo tak to... Ja z tym jeszcze zestawem nie jechałam, więc... Tu masz nową ciężarówkę? Nie, ciężarówka ta sama, tylko takiej naczepy jeszcze nie miałam tam z tyłu. No slow motion, tamta wersja moja lepiej szła. O, już się podczepiłaś?
Dobra, jedziemy. Czekamy na nich, bo tutaj jednak różnie to... Coś dziczka nie widać, gdzie jesteś? Jadę. Targa, ale idzie. Jedzie. Na lewo, na prawo. W górę i w dół. Na lewo, na prawo. Dobra, jedziemy. Dobra, lecimy. Oj, teraz kiepsko nimi iść taką pod górę, bo nie mają obciążenia, dziady. My zobaczymy, jak z tymi dużymi kłodami będzie. No może być waga większa, wiesz. Diabeł go wie, nie wiesz tego. Idziesz czy stoisz? Idziesz. Stoję. No to idziemy. Ciach. Jak tam dziczek? Na razie idzie. Dobra. Jak to mówiliśmy wcześniej, każdy CPN jest wasz. Duży plus, że nie płacicie za to. Dobra, czekamy na pańczkę i na dzika. Włączamy silnik. Czekamy na dziczka. O nie, co robić? Się rozpędził? No i nie ten przycisk. Nie tankuje. Powiedział, że nie, ja dzisiaj paliwa nie potrzebuję. Nie ten pedał wcisnął. Jedźmy. 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 Łogień na tłoki. Wiecie, co sobie myślałem? Że w sytuacjach kryzysowych można przecież ten przy żurawiu, czyli na przykład przy bandicie, wykorzystywać te kotwice. Można. On wtedy będzie mniej wywrotny. Ja wiem. Będzie. Kotwica żuraw ci do jakiegoś momentu podniesie to. Ale nie chodzi o żurawia. Chodzi stricte o kotwicę. On się wczepia w ziemię. Tak. On się wbija w ziemię. Pieta? Dobra, jedziemy. Ale faktem to trzeba przyznać, że misje są tutaj pracochłonne, czasochłonne. Jak gramy nawet we trójkę, tak? Bo zobaczcie, proste zadanie, a już ile czasu robimy to we trójkę. A co mówić, jakby w pojedyncze osoba grała, w pojedynkę. Trzeba by było sobie to podzielić na etapy. Przy jednym słowem tak ze 2-3 dni. No może 2-3 dni, nie, ale kilka godzin. No 9 kursów jakby nie było w to i sporo tam. No. Najgorzej to z tymi długimi, bo tam se weźmiesz na samochód na przyczepę te średnie, nie? No to masz 2 kursy za jednym razem. My jedziemy dobrze, zakładam. Tak. No nie wiem, ty prowadzisz. A ja tylko z przodu jadę. A ja tylko z tyłu jadę. Maćka, prowadzisz. A ja jadę za wami. Okej. Okay. Właśnie, że nie, ty w środku jedziesz. Kłamciuchu. Poczekaj tak chwilę. Kamujta. Dobra. Ruszamy. To nie jest tak obsiu. Idziemy. Ogień na tłoki. Dobra, zjeżdżamy delikatnym podjazdem. Co jest? Idź driftem. Driftem? Asterixie? Nie, to tutaj ze z góry ładnie, pięknie on nie jedzie. Super mostki, zobaczcie. Pierwsza klasa. 40 ton przez taki mostek.
nie jest. Podejrzewam, że po pierwszym przejeździe już by się nie nadawał do niczego. Mogło być ciężko, wiesz? Chociaż... A jakby był kornik, co? W mostku? Dojeżdżamy tutaj, gdzie jest załadunek, miejsce załadunku. Dobra, ja śmigam z przodu. W razie będę ich wyciągał z dołu. Podpisany jest gaz. Dobra. I czekamy na załadunek. Dobra, Anśka ma już kłody załadowane. Jak idzie? Powoli. Podczep się. Łogień. Łogień na tłoki. Nie w tą stronę, bo mnie wyrzucisz. Nie wyrzucę cię. Dawaj. Dawaj, trawinka. I jedziemy. Czy ty mnie ciągniesz? Nie bój żaby. Nie odczepiaj się. Dobra, jak zauważyliście, dziczek się już załadował. Dziczek idzie swoim potworem. Nie morduj go! Słabe te ciężarówki są. Przyczepę uderzyłeś. Przepraszam. To nie ja. To Anczka. Dobra, odczep się. Dajesz radę, dziczek, czy cię... Nie, idzie. Dobra. Ciśnie. Nie wyjechać z tego błota. Tu bierz większy łuk. O, właśnie. Czekaj, stoję. A, bo na pień najechałem, kurczę. To takie rzeczy tu robi. Dobra. A gdzie my jedziemy? No właśnie, trzeba sobie ogarnąć. Wchodzimy w kontrakty. Tartak. Steel River. Drewno dla miejscowych. Szukamy sobie Tartak. Gdzie jest Tartak? Wiecie co? Do miasta trzeba jechać, wiecie? W kierunku miasta i od miasta albo odbić w prawo, albo jechać do miasta i z miasta zjechać. Nie wiem, czy nie będzie szybciej jechać do miasta i w mieście odbić w... zjechać po prostu. Czajcie? Mhm. Mi się wydaje, że to by było najlepsze rozwiązanie. Co wy na to? Jak na lato. No po mojemu chyba trzeba jechać tak, jak jechaliśmy. No tak, no i tak musisz dobić do mostu, tak? Nie odbijać tak jak ty wcześniej, zaraz tutaj w prawo uciekłeś przez te chaszcze, przez rzekę i przez jakieś takie dziwne tereny, tak? No dobra, ale przez miasto jedziemy. Ja bym przez miasto uderzył. Tak troszkę zrobimy koło, ale bezpieczniej, wydaje mi się. No, też tak mi się wydaje. No to jedziemy. Może nie tyle bezpieczniej, co lżej dla ciężarówek, tak? Bo jednak dostanę trochę po garach. Idziesz? Ja się toczę. Jako tako. Dziku, jak tam? Na razie idzie. Ale coś czuję, że tu będzie bombra bomba. Oj, uważajcie, mostek się ruszył. Jak najechałem na niego. Dobra, widzę ano? Ciebie. On się rusza już. No. Oj. Łap się. Nie. O, jednak slow motion był lepszy. Jedziem. Już targam. Wrócisz chyba po dzika. Nie, może.
zobaczymy. No, rzeczywiście rusza się ten mostek, jak się na niego najeżdża. No, i widzicie? Na tym gra polega. Już jest gra zespołowa. No, samemu to można osiwieć jedynie w tej grze, więc... Jak tam Biczek? Ojej. Dobra, cofaj. Cofam. Wracaj. Ja czekam tutaj. Podciągam się teraz na wyciągarce. Cofam już do ciebie. Ale wraz koła mi się zakopały. Ty czy ja? Ty. Czekaj. Czekaj, zręcznego wrzucę, dobra. Lecimy. No, dalej. Jeszcze dawaj, 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 dawaj. Bo tu byś miał tak stricte pod górę dość grubo. Ciekawie. Za słaby silnik mam w nim jeszcze. No troszeczkę trzeba będzie zwiększyć w nim. Trzeba odblokować, dobra. Bo nawet pokazuje, że słaby stosunek mocy do wagi, czy coś tak, takiego. Tak, 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 jest coś takiego. Dobra, jestem na naszka z przodu. Lecim. Już jesteśmy wszyscy? Tak. Tak, tak, tak. No tu już powinniście ładnie iść. Tu idzie. Tu asfalt. Tam gdzie nie, gdzie błotko będzie, ale to... Nie poczujecie nawet tego. Jak tam? Idę. Dobra. Jak tam Liczek? Idzie, 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 idzie. Dobra. Bardzo fajna ciężarówka. Dwie przednie osie skrętne, napęd na wszystkie 8,5. Jedzie jak głupie. Moment. Co jest? Dobra, 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 pomału idzie, idzie. Widzę jak targasz, bo widzę jak targasz. O, prawie boczkiem szedłeś. Były w tym kiełecznym w błocie. Dobra, ciśniemy dalej. Dobra. Uważajcie, most jest, przejeżdżam przez most. Żebyście tu w poślizg nie wpadli. Żeby za szybko nie wchodzić w zakręt. A tutaj można ogień. I tu jest linia prosta. Jak widać, nie są to pojazdy niestety ekologiczne, tak więc to nie są elektryki. Troszkę tak dymku puszczo, jak widać. Diesel na maksa. Pomieszane z węglem. Tak jest. Jest wersja z paką, tam się wrzuca węgiel. Jeden człowiek z tyłu. I do pieca. I kierowcy od razu cieplej. No. Nie. Dobra, ja bym radził zatankować, jakby co. No, bo ja już mam 113 litrów. Z 240. Wow,
Faktycznie, paliwożarne. Dobra, ja uciekam. Stoję, czekam. Grafika ogólnie, jak widać, bardzo fajna w grze. Polecamy. Tereny bardzo fajnie, ciekawie odwzorowane. Drzewka bardzo realistyczne. Nawet jak uderzysz samochodem, przejedziesz, jak się wygina, zgina. Teraz lecimy w prawo? Tak, lecimy w prawo. Już odpalam. Jest ograniczenie do 15 mil. Co, możemy? Uważajcie na kłody, zwolnijcie tutaj, bo tutaj bardzo łatwo się wywrócić. A nawet lepiej było, jakbyście szli po kłodach. Po tej jednej przynajmniej. Nie. Widzę, obserwuję. Masz hak, mógłbyś złapać, ale to już w drodze powrotnej. I je gdzieś przerzucić w krzaki. A czego? Ciekawie jest tam. Nie. Weź, jak gdzieś się, jak gdzieś zgubisz towar o tło, to będziesz inaczej śpiewać. Weź. Czepia się szczegółów bardzo, wiesz? Aniu, jakie masz spalanie, jak jedziesz? 2,6 litra na... Poczekaj, rozpędzę się. No ale tak od 2, 6, 4,5, takie o... No dobrze, od 10 do 11. Ale to teraz Anczka ze z góry leciała. A, i na spokojnie. Pod górę niech ci powie. Tu mam górki taki kawałek. Albo w błocie ciężkim. Tam jest spalanie. 5 i 7, 6 i 2. Było 8 i coś. O, widzisz, wzrasta. No. Nie, no pod górkę mi szedł maksymalnie 7 z kawałkiem. To czego ze z góry więcej ci pali niż pod górę? Nie wiem. Czyżby ciężka noga? Samochód był używany, jak go kupowałem. Popsuty kupił. Albo z dziurawym bakiem. Nie. O, właśnie. Właśnie, bak by mógł być większy właśnie. A może nie dziurawy, tylko tam z boku jest taka rurka. Karnister. No i na lewo. No jak? Ładne rzeczy, ładne. No, firmie kiepsko płacą. Jest deal. Dobry deal. A jakoś na życie zarabiać, nie? No, trzeba sobie radzić. Dobra, wrócimy dalej. Przejeżdżamy przez most kolejny. Tak więc już niedaleko jesteśmy miasta. Spójrzcie w prawo, spójrzcie w lewo. Tutaj teraz pod górę 10. 13 nawet. O, matko. Nie, to mój tyle nie pali. Widziałam 8 i coś najwięcej, 8 chyba i 3. Mogłem kata wziąć. Tutaj zwolnijcie przy zjeździe w prawo. Żeby zaraz któryś nie wydębił gdzieś. I pod górę ogień. I teraz zobaczcie, ile palicie. Ja na luźno to mam 7 i 9. 6 i 1 miałam najwięcej teraz. 7 i 1. 7 i 6 miałem, 7 i 9. 9 i 2. 9 i 4. No wasze, lecą pod obciążeniem jeszcze dodatkowo, tak? Zwolnijcie, bo tutaj można sobie silnik uszkodzić. Wpadając do tej wody. Jest stacja jakby co. Ja się tankuję, nie wiem jak wy. Oj, za dużo jeden escape. Dobra, czekamy. Anczka, jak idzie? Nie idę. Fajny patent, zobaczcie. Chodzi kursor. Wciśniecie raz lewą myszkę. Chodzi obraz.
ciśniecie kursor, naciśniecie na przykład V. Też kłody leżą? No. A to chyba nie moje. Ja tu nie zgubiłam, nie. Ja tam zgubiłam na... A to może ja na błocie. Ty, ja tu zgubiłem. Za pierwszym razem jak jechałem. Jesteście? No. Ta. Dobra, ogień na tłoki. Niestety musimy jechać prawie do końca miasta. Albo w sumie nie. Aśka, zwolnij. Zwalniaj. Próbuj wprawić go. Na pewno. Jeszcze nie wiem. Dobra, już wiem. W lewika. To znaczy, gdzie mam skręcać, bo nie wiem. Skręć w prawo. Teraz? Tak. Tu i tu w prawo i tu w dół. No. Jedź za mną. Tutaj jest stop. Oczywiście hamujemy, tak jak w Eurotrucku. Dziko, widzisz, gdzie jedziemy. Jesteś za nami. A dziko przez miasto prosto. Fuu! Lota! Dziczek, nie widzę cię. A, widzę cię. Domek cię zasłonił. Czy to wstępowałeś na kawkę bez nas? Żeby brał drogę, kurczę, jak do... Do Maka! Jedziemy do Maka! Ta-ra-ra. Dobra, teren bardzo fajny. My sobie jedziemy. I już zjeżdżamy, proszę Państwa, do tartaku. Droga bardzo fajna, prosta. Troszkę podskakuje. Ale takie są uroki terenu. Idziecie? Mhm. Zobaczcie. Nie, siedzimy, kurczę, sobie na górce. Tylko ja trochę zwolniłam, bo szkoda było się teraz wyrąbać. No, ojej. Jakiś herbatnik jedzie z przodu pomału. A to ty, Jadzia, widzisz, jak cię brzydko nazywa? Puszczu to mi o uszu. Dobra, staję z boku. Wy już tam się odpowiednio kitrajcie. Czyli pewnie tutaj obok mnie, po mojej lewej stronie. I drodzy widzowie, drewno dla miejscowych. Jedno z droższych zadań. I bardziej wymagających. Pierwszy rozładunek poszedł. Anśka, uciekaj. Jadę. W prawika. Łam go. Dziczek. Znowu mam to samo. Co ci się pokazuje? Że mogę załadować deski, platforma. Niemożliwe. Dobra. Naciśnij C. To samo mam. I nie masz R? Czy tam F? Nie, mam tylko ładunek. Anciko, masz ciężarówkę luźną? A możesz zastreamować nam ten? Chcę to zobaczyć, bo nie wiem, o co chodzi. To na Discordzie musiałby zrobić. No. Udostępnij na Discordzie, musiałbyś ten. Albo przerzuć się, Anćka, do tego, do ciężarówki drugiej, jak wcześniej zrobiłaś to. Ale ja nie miałam takiego problemu. Ja od razu wskoczyłam i już mi się pojawiło F. A może dlatego, że nie mam, proszę Państwa, tego zadania nie wziąłem. A no to weź. A ty wzięłaś? Tak. Ja też wziąłem. To dziczek, weź to zadanie, bo w takim razie zadanie, mimo że robisz, to ci chyba nie wskoczy na twoje konto jakby. Czekaj, w czym to było? Wejdź sobie w kontrakty i w steel. I drewno dla miejscowych. Steel River, drewno dla miejscowych. I śledź coś tam. No. No i teraz próbuj. Nie. A nie, dobra, jest już teraz.
miodzią, 24, 22. 22 tysiące hajsu. Grubo. Mam 15 rangę. Nowe zadanie jakieś. Gdzie tam widać to rangę, bo ja jej nie widzę. Ja też nie widziałam rangi. No bo mi wskoczyła tylko za punkty. Ale gdzie o tak normalnie ją zobaczyć? Gdzie zadanie ja przyjąłem. No ale razem je wykonywaliśmy. Wszyscy śledziliśmy to zadanie i wszyscy dostają punkty i hajs za to. A, czyli Anćka musiała gdzieś się zbliżyć do momentu, gdzie już tylko co tylko brakowało jej do następnego levelu i dlatego jej ranga wskoczyła. Mhm. No. No dobra, a gdzie tu jest ranga? W sumie? Nie zastanawiam się nad tym, może w garażu zobaczymy. Pewnie w garażu. Dobra, to co? Ta sama droga, czy lecimy teraz w prawo? W prawo. Prowadź. Kto to już szoruje do przodu? Dziczek. No bo ja bym chciała tą przyczepkę sobie tam do domu zawieźć. No i trzeba. No. Trzeba ją po prostu skomikować. Dobra, dziczek z przodu. Ja za dziczkiem, Anczka za mną. I lecimy. Lecimy. Ale zobaczcie, trasa nawet nie jest ciężka tutaj. Tym bardziej mielibyśmy ze góry, czyli w sumie mogliśmy tędy jechać. No tak? Nie mówiłeś. Mówiłem za pierwszym razem, jak jechaliśmy ze średnimi kłodami. Zgadza się. Hmm? Ale wtedy się za ten. Za czym? Za mułem. Się zamulił, bo nie jechaliśmy ze średnimi. Z duży. Oj. No i tyle się było. Hopie. No i patrzcie, proszę. Poczekaj, zaraz się. Mam przepiękny widok. Jednak te łańcuszki na tych kołach to chyba są tylko jako ozdoba, nie? Mhm. Nieprawda. Ja po prostu za szybko w zakręt szedłem. Tak, tak. W poślizg wpadłem. Tak, z łańcuchami. Słuchaj, cuda się zdarzają. A łańcuchy na to niemożliwe. Łańcuchy są na lód, a nie na błoto. Wcale, że nie. Dobra. Oczywiście, że tak. No to wejdź sobie w dostosuj i opony. I zobaczysz. Na lód, to zimowej mapie można. Nieprawda. Na błocie też fajnie leci. No widzę, właśnie widzieliśmy. Wszyscy zobaczcie to. Nie jechaliśmy na pobłocie. Droga była dobra, tylko ja zaraptownie skręciłem. Tylko czyli to bawa na kierowcy, a nie sprzętu. Czyli luzy na kierownicy. I to trąbiałkę wymontuję, to zobaczysz. Będę trąbił. O, jest jakieś kolejne zadanie. Drewno na wyciągnięcie ręki. Tam za dużo jeżdżenia. Gdzie wy jesteście? Halo? Zostawili mnie w lesie. Dobra, jedź. Ogień na tłoki. To cofał? Ja. Ale fajny kolor słoneczka. No. Tutaj bardzo fajnie mi to wyszło wszystko. Zobaczcie. Czemu trąbisz? Robię co mogę. Ale wiecie, że jest mgła z przodu? Ja siedzę teraz w kabinie i jest normalnie mgła. Eee,
A ja myślę, czego mi tak ciężko idzie? Coś sugerujesz? No powiem ci, że ciężej mi idzie. Myślę, kurczę, miałem przyspieszyć, a ja tu tak... Dobra, dojeżdżamy już na miejsce. Ależ przydzwoniłem. Dzyn, dzyn! Czyli wjazd pewnie do garażu. Nie. O, te przyczepy trzeba będzie zostawić, nie? Trzeba, przydadzą się. Tylko gdzie je postawić, żeby one zmieniły się? Ja postawiłem o tam o. Tak jak dziś go postawił, no. Jest okej. Dobra, czekamy na Ańczkę. Tu. Jadą ku te tłoki. Tak, wjedź kamerę, no wjedź w kamerę, no. Ciczek nie trąb. Jakbyś bączka puszczał. Drodzy widzowie, Dzika Farma na chwilę obecną żegna się z wami. To był nasz pierwszy odcinek z serii SnowRunner. Myślę, że nie ostatni. Cześć. Cześć. Na razie.